Siemanko, witam was w środę. Ja słuchajcie, tak jak wczoraj mówiłem, zabieram się za docinanie sobie płyt tam na ten parapet, żeby to powklejać, to załatwić w pierwszej kolejności. No i ten, byłem dzisiaj rano, pojechałem, pierwsze co z rana zrobiłem, to pojechałem do sklepu, słuchajcie, bo nie mam ani żadnych złączek, ani nie miałem kalafonii do lutowania, a stwierdziłem, że prawdopodobnie tamte przewody wszystkie będę lutował, żeby jak najmniej miejsca zająć i jak najlepiej to zrobić, a ten tutaj będę musiał zrobić na złączkach. I tak to będzie wyglądało chyba odnośnie połączenia tych przewodów. Tu będzie mi ciężko polutować w tym rogu, dlatego stwierdziłem, że tu zrobię na złączkach. Mam takie cienkie, wrzuci się w termokurczkę i powinno być ok, gdzie one są. Tutaj o. Dokładnie, te najcieńsze mam tutaj. Wziąłem różne, bo to zawsze się przydaje i tak, i tak. Te takie cieniutkie, myślę, że powinno być spoko, jak tam to zrobimy. Tą złączkę upierdzielę tu jak najbliżej po prostu i postaram się przy lutowaniu jak najbliżej to zlutować, tak żeby termokurczka tego zaszła, i tak samo zrobię ze złączkami. Myślę, że powinny podejść bez problemu tutaj i to się opierdzieli i będzie ok. Przy okazji też przyszły mi te bezpieczniki bimetaliczne, one są, to się nazywa, do 80 stopni. To będę chciał wrzucić tam na bufor, będę musiał jakiś znaleźć czas i na górę tam bufora wrzucić, żeby w razie czego jakby coś nie tak zadziałało w regulatorze, to żeby to rozłączyło po prostu, aby bufor nagrzało do 80. Także tak się stawy przedstawiają. Docinam trzy takie same kawałki, zobaczymy czy nie będzie za wysoko jak trzy dam, ale powinno być ok. Nie będziemy działać dzisiaj z tymi taśmami, żeby to wszystko połączyć tutaj, posklejać, poskładać, a jak starczy czasu, to na górę tam wejdę, kurtkę założę i coś tam spróbuję podłączać, jakieś gniazdka tam porobić, postarać się to połączyć, może się uda odpalić się pod fajrant, no zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja tu trzy dociąłem płyty, ale tu trzech nie będzie potrzeba, bo jeszcze tutaj kleju przyjdzie i elegancko nam płytka tu zasłoni bezproblemowo. Ten jest poziom elegancki. Zasłoni nam tutaj ten brak, a tak naprawdę to jak na kleju trochę jeszcze to podniosę, to będzie w ogóle ok. A jeszcze trochę musi tu do góry podejść. Dobra, to idę mieszać klej, zaraz tu wkleję to i ten temat będzie załatwiony. Ok, to będę wklejał tą płytę. W środku też dam. To wrzucimy zaraz. Złapię od razu wkrętem. Nie musiałbym dawać, ale nie zaszkodzi to zakotwić. Trochę będzie wystawać, kurde. Mógłbym gdzieś wyżłobić coś. Ale dobra, to najwyżej trochę wyżej podniesie w sumie. To nie zaszkodzi nic. Nie wystaje. A na drugim się poziom ustawi i tyle. W sumie tu uda. Tutaj, gdzie jeszcze dać? Tu jest. No do góry nie poleci, dam jeszcze, dam cztery. Dobra. I teraz na to klej nałożę, ustawię w poziomie i będzie załatwiony. Wejdzie pod z taką ilością kleju, powinno wejść. Prawie na równo jest z tym, więc powinno być spoko. Jak z poziomem? Poziom prawie mamy. Tu musi dojść. Całość, kurde. Dobra, tak by było. Mamy poziom.
Tu też trochę w tom idzie, ale to nie szkodzi. Chyba i tak płytkę trzeba lekko tu dać pod spadkiem, chociaż z drugiej strony tu nam będzie szyba zasłaniała wodę, więc tu żadna woda raczej nie poleci, chyba że przy kąpieli, jakichś wygibasach, przy kąpieli ewentualnie. No to się zastanowię jeszcze. A nawet jeśli to tam minimalnie. Ja zacząłem sobie tu sprawdzać, jak ten przewód będzie, czy będzie tu luz, żeby go wcisnąć po połączeniu, i powiem wam, że nie bardzo. I tak samo jest tam i tutaj. Może jakby na górę wszedł i odsunął gdzieś tam tą celulozę, jakbym go pociągnął, to może by poszedł, ale spróbowałem, słuchajcie, dobrać się do złączki. Udało mi się, ponieważ ona jest w takiej postaci z przewodami. Nie mogłem znaleźć Golasa, ale udało mi ją się rozmontować i mam nadzieję, że ten przewód grubościowo, no ten jest trochę, kurde, cieńszy prawdopodobnie, ale jak miedź bym sam tam wcisnął, powinno to zadziałać, słuchajcie, więc chyba nie pozostaje nam nic innego, jak zarobić tam przewód jak najkrócej. Ciekawe, jak on tu wyjdzie z długością później, no bo w całości muszę te, mam takie też te złączki, słuchajcie, 90 stopni, no bo bez nich chyba raczej nie będziemy mogli tego zrobić, bo nie uda mi się tak ładnie go tam skręcić, tego paska LED-owego, on nam się nie podda, więc trzeba będzie w rogach zamontować coś takiego. Tylko obawiam się o wymiar, jak to będzie z wymiarem tam, kurde, i zobaczymy. No ale jakoś musi dać radę, tylko że jak nie zostawię luzu na przewodzie, no to nie będę miał żadnego pola do manewru. I to jest ta lipa, więc nie wiem, jak to tutaj zrobić najlepiej, żeby to, jakby to nam podeszło. Dać bliżej, dać dalej. Musiałbym to pomierzyć w sumie, ile to ma. Tam mamy co 2,5 cm cięcie na taśmie. To było najlepsze, żeby bym wiedział mniej więcej, jak tutaj. Tu lekkie pole do manewru jest, bo ta listwa jest szersza, więc w razie czego mogę dać bardziej do prawej albo bardziej do lewej, to inaczej nic nie poradzę. Powiedzmy, że. Czekajcie, musiałbym tą kostkę też przynieść sobie, nie? Ale dobra, mniej więcej do środka przyłożę. Zobaczymy, co tu. To co nam będzie wychodzić. Tak pewnie nie wymierzę i tak. Jest tu 1,15, czyli no powiedzmy, że na 25 mm by to podzielił. I tu mniej więcej na środku, więc wychodziłoby dobrze. Czyli muszę tu jak najbliżej to postarać się zarobić i powinno się to udać. No zobaczymy, dobra, to zarabiam te dwa pierwsze, zobaczymy, czy uda się tą złączkę mi zacisnąć. No i później to tylko zostanie odtłuszczenie tego i przyklejenie taśmy. I w tych rogach tego połączenie. To nie będzie też pewnie zbyt łatwe. Ja zostawię tyle. Uda mi się zarobić? Uda mi się. Dobra, to zarabiam to i zobaczymy przy zaciskaniu, co z tego wyjdzie. Takie małe komponenty tutaj do zaciśnięcia. Teraz tak, czekajcie, bo tu już kawałek przygotowałem tego taśmy. Jak to będzie szło? To musi być. Czyli to musi być tak jakby do góry nogami w pozycji. I tu plus minusem bez. Tak mi przewód po prostu wychodzi, tak będę robił, no bo inaczej nie dam rady, powiem wam, tego zrobić. Tylko jeszcze muszę dwoma wcelować naraz. Nie wiem, czy kamera to złapie. By to wlazło. Kurde, jeszcze skręcę przewody trochę. I może coś z tego będzie. Nie mogę normalnie. Teraz się z tym będę męczył. Dobra, postaram się to zacisnąć zaraz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tutaj mi to pewnie z pół godziny z tym zejdzie. Zanim to mi się uda. Gdzieś poleciało. Ja pierdzielę, teraz będę szukał. Dobra, tutaj mówiłem, za pół godziny się odezwę. Mnie zdeptał tylko teraz. Okej, okay, robię tą ostatnią złączkę tutaj. Tutaj czego trzeba pilnować, to tego, żeby kolor po, jak to się nazywa, po zaciśnięciu był w tej samej pozycji, czyli niebieski z lewej cały czas po przyklejeniu LED-a, żeby później podczas podłączania się nie pierdzielnąć gdzieś i nie narobić bałaganu, żeby na odwrót plus minusem połączyć. Dobra, ściśnięte jest. Będzie trzymać. Myślę, że tu na luzaku sobie to upchniemy, żeby można było tutaj to
listwę dać od spodu. Czy no, taśmę w sensie. Nawet jeszcze można tego skita trochę tam głębiej. By to przy samym końcu tutaj było. No i będzie elegancko tutaj akurat. Tu najłatwiej chyba. Dobra, to tu mamy. A nie, jeszcze muszę te blaszki teraz powciskać. Te, które zaciskają później tą taśmę. Nie wiem, z której to jest plus, z której minus. Jak damy tak, czyli niebieski będzie minusem tutaj w naszym przypadku. A brązowy plusem. Dobra, tu mamy. Teraz jeszcze te blaszki muszę tylko wrzucić tam, wbić. I to byśmy mieli, wezmę benzyny, trochę papieru ekstrakcyjnej, przelecę te listwy w środku, żeby na pewno nam się te taśmy dobrze przykleiły. No i będę zaczynał kombinację z układaniem tych taśm. Dobra, to tu będzie z tej strony. Pamiętam, że rzeźba straszna jest, tak to wszystko jest małe. Tutaj to jak tam zostanie z którejś po prostu taśmy, to użyjemy to. Tu mamy raz i tutaj drugi. Do końca nie wciskam, bo to się zaciśnie po tym. Dobra. Po wsunięciu taśmy. Dobra, to mamy to. Wszystko gotowe. Można przecierać to benzynką, przeczyszczę i rozkręcamy taśmę i będziemy, nie wiem, będziemy lecieć z tym. Nie wiem, od której zacząć, powiem wam. Chyba najtrudniejsze. Spróbuję ten kwadrat pierw przykleić, a później wezmę się za tamte prostsze. Tamte to już prościzna będzie. No i tyle w sumie. Dobra, papier i lecę z tym. Dobra. Powinno być ok. No to lecimy teraz i kleimy to. Tak, najdalej. Weź, bądź mądry i to teraz. Przyklej tak, kurde. To teraz tam, jak ja tam przykleję końcówkę, a może się okazać, że na następnej długiej będę potrzebował w prawo albo w lewo to dać. Bo mogą mi wymiary tutaj się nie zgadzać, więc też nie wiem, czy tu nie będzie rzeźby jakiś zaraz. Ale muszę to chyba przykleić, no bo inaczej nie sprawdzę, chyba że... Dobra, nie wiem, zaraz zobaczę. Pierwszy to przykleję i zobaczymy. Jeżeli zostawię końcówkę jeszcze może z tą. Z tasiemką od spodu. No tak się trzyma, jakby chciała, nie mogła, powiem wam. I przyjdę później, a to będzie wszystko na ziemi leżeć. Oby nie. Padałoby teraz w sumie złapać tutaj następny kawałek. Słuchajcie, zanim to przykleję, to wezmę jeszcze kawałek taśmy i zobaczę, jak będzie pasował teraz jeden do drugiego tutaj róg. W sumie powinno być podobnie, jak tak patrzę tutaj. No, powinno podejść jakoś. By to gdzieś było tutaj, powiedzmy. Jeszcze kawałek. To chyba muszę dać tak troszkę bliżej to. Tą taśmę. Żeby to na równo tutaj nam się, ale powinno podejść, powiem wam, chyba na farcie się uda. Zobaczmy tutaj, jak to pokazuje. O kurde, co jest? Mało będzie. Ale dupa. To odkleję ciekawe, czy mi drugi raz przyłapie. Chociaż ja tam nie mam żadnego luzu już.
No nie mam, ani trochę. To mi się nie uda. Ja pierdzielę. Ale padaka. Dojdzie tak, żeby chociaż za ten? Na chama tylko taka, nie będzie to równo. Ja pierdzielę. Nic innego tu nie wymyślę, powiem wam za bardzo. Naciągnąć bardziej nie naciągnę. Następny punkt już by był za daleko, 2,5 cm to byśmy mieli gdzieś tutaj, więc też niedobrze. Zostaje tylko ją naciągnąć jak najlepiej. Brakuje mi dosłownie trochę tutaj, żeby zaszła za winkiel. Najwyżej, mam nadzieję, że nie będzie tego widać pod klosze. Naciągnąć tu bardziej nie naciągnę, no już tu idzie tak jak idzie, kurde. Zobaczymy, czy wejdzie na chama. Słabo. Słabo, powiem wam. Ale lipa. Wiele nie brakuje, ale brakuje. Dobra, muszę spróbować to odkleić, niestety. Coś mam jej więcej, więc będę mógł jeszcze cudować. Chodzi na to, że trzeba było dać tego przewodu dłużej, ale czy ja tutaj coś dam radę go ciągnąć? Nie bardzo. Nie bardzo, powiem wam. To jest max, co mogę zrobić. Mogę po całości mocniej ją naciągać może. Może ten milimetr, dwa mi się uda tutaj wyskrobać. Szczerze wątpię. Szczerze wątpię w to, czy to coś dało. Tutaj też już nie dam rady nic. No nie da się, bo to jest jak jest i tyle. I tu się nic tam nie zmienia, słuchajcie. Ale padaka. Zagnąć też raczej bym... Nie zagnę jej tak w rogu, żeby... Jakby chciał z całego paska puścić. To nie ma opcji, ona musiałaby być tak, o, tutaj zgięta w rogu. Co też by dało radę naprawdę od bidy. Kurde mać, no. Muszę zostawić więcej przewodu. Nie pomyślałem, ciekawe będzie z następnym, czy nie będzie tej samej sytuacji. Brakuje mi dosłownie, powiem wam, no... Bardzo, bardzo mało mi brakuje. Spróbuję jakoś. Może uda się to, co? Żeby mi tu się nie zamknęło. Żebym wiedział, to bym tam więcej zostawił tego, kurde, przewodu. Teraz ani tego wyciągnę trochę, żeby jeszcze trochę mi wyszło tego, to by było dobrze, a zaraz kable rozpieprzę. Czekam, że z otuliny go wyciągnąłem całego. Już nie, może tu złapię go trochę jeszcze. Wyszedł, dobra. Trochę wylazł. Dobra, zaraz poprawimy to. Żeby targać i tak na styk, mam tutaj, doszedłem do końca, więc... Więc chyba będzie ok. Tylko teraz co muszę zrobić, to chyba zacisnę tutaj następny kawałek na tutaj na tej na tej złączce. Kurde, się rozwija, pierdziel. Inaczej chyba nie dam rady, nie? Tak, trzeba by było wziąć i teraz tą tasiemkę urwać. Dobra. I teraz kawałka znowu założyć. I tu się zgadać będzie. Tylko tu już spróbuję taśmę teraz odkleić. Może będzie lepiej. Może to się uda teraz tym razem. Bez tej taśmy, żeby jej nie wkładać. No i dotnę się znowu z długości i będziemy znowu kombinować. Czy do tyłu, czy do przodu i nie wiem, może coś z tego wyjdzie. Dobrze, tu co 2,5 cm dorwałem, bo jakby tak nie dorwał w ogóle, to już by była w ogóle kicha.
Czekajcie, gdzie to jest, żeby to dobrze trafić? Na te, bo później to nie będzie mi działać, jak nie trafię. Dobra, tutaj mamy, zaciskamy, dobra. To jest zaciśnięte. Tylko tak, ja sobie to przymierzam, to tak nie naciągam tego wystarczająco, więc wypadałoby to tak bardziej naciągnąć, zaraz mi się rozwinie wszystko pierdzielnie. Jak tu mamy? Tu znowu na styk, no ale nic tu nie wymyślimy, słuchajcie, innego. Skręcona jest tylko trochę. Ale w którym wychodzi miejscu, w tym wychodzi i tak naprawdę to nic tu więcej nie wymyślimy. Czyli muszę tutaj uciąć teraz. Nieco. I znowu założyć złączkę. I zaraz sprawdzimy. O co chodzi? Tutaj. Jak to mi wystarczy, to teoretycznie tu i tu już powinno na luzaku styknąć. Tutaj widzicie, jak ten kabel wychodzi daleko, więc dam jak najdalej tą taśmę LED-ową, żeby tak jakby przykryć to. Nawet nakleję na ten kabel końcówkę, jeśli tak wyjdzie akurat, bo może się okazać, że nie starczy też. Dobra, to założę tutaj kolejną. Ciekawe, czy są jeszcze z mniejszą tolerancją cięcia, że na przykład co centymetr można ją uwalić, albo w ogóle taka, że w każdym miejscu można upierdzielić. Czekajcie, to jest tak, to nie będzie tak. Czy tak będzie? Tak, o. Z której strony ma te igły? Nie, tak. Ta ma od tej, to będzie tak. Nie, no tak nie może być. To jak ty będziesz szło? To musi być tak, o, w tej pozycji. Kurde, jak ja to robiłem? Tak? Tak, tak jak teraz. Miałem taśmę zdjąć. Dobra, to nieistotne. Zobaczmy, jak tu teraz to będzie. Wygląda na to, że idealnie. To mogę kleić, słuchajcie, tego. Tu chyba podejdzie, że jak ten, to następny też teoretycznie powinien. Dobra, słuchajcie, posklejałem to, ale jest padaczka straszna, bo tutaj już mi zaczęło brakować w tym rogu. Jak uciąłem 2,5 cm dalej, no to już by nie pasowało w ogóle. Nawet jak poleciałem zygzakiem tutaj w tej listwie, żeby tak jakby wydłużyć drogę tego paska, to i tak 2,5 cm jest zdecydowanie za dużo, więc prawdopodobnie to pójdzie do zdjęcia i muszę poszukać jakichś taśm, które można ciąć w każdym miejscu. Nie wiem, czy takie są. Tutaj tak, o, poleciałem z tym po kablu. No zobaczymy, odpalimy to, ale myślę, że tutaj będzie niepowodzenie i trzeba mnie to po prostu zmienić. A teraz biorę się za to, żeby tutaj te taśmy pozakładać. No to już bułka z masłem na luzaku to nam pójdzie, więc zaraz to zakładam i pójdę też do łazienki, kawałek tam też zamontuję tam w tej półeczce. Później szybka przerwa, po przerwie wracam i chyba wskoczę na górę, tam podłączam wszystko i spróbujemy to odpalić. Jak znajdę tu, który kabel jest który, to spróbuję to wszystko odpalić, zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać. Ale myślę, że tu będzie padaczka, no jak klosz damy, to ja wątpię, żeby to światło tak się rozeszło, żeby nie było widać, jak krzywo te taśmy tutaj idą, więc tutaj będzie poprawka prawdopodobnie. Jeszcze słuchajcie, trzymałem się tego, żeby kolorem trzymać ciągle wszystko po tej samej stronie na tych złączkach, a jedna z drugą taśmą była odwrotnie nawinięta. I teraz tak, w jednej taśmie mam po lewej plus, a w drugiej mam po lewej minus, więc będę musiał namierzyć teraz, bo tutaj ta środkowa wyszła źle i ta w łazience też by wyszła źle, a tu już mogę sobie wybrać, która lepiej mi podejdzie. Ta była chyba źle, tak? Tak jest, bo tu jest plus podbrązowy, więc będę musiał zlokalizować ten przewód, jeśli nie mam go opisanego, który jest który, żeby nie pomylić później przy podłączaniu, bo będzie padaczka. I teraz tutaj mamy tak. Plus mamy niebieski. No, czyli to już by nam nie podeszło. Czyli zrobimy z tej, trzeba będzie uciąć kawałka.
Dobra, idę po tę zaciskarkę. Zaraz przyklejam, ucinam i... I będziemy to mieli gotowe. Dobra, słuchajcie, ja sobie szykuję cały zestaw, ale zaczynam mieć mieszane uczucia do tego, bo wydaje mi się, że to będzie padaczka i te sterowniki całe to będę mógł spakować w karton i wystawić na sprzedaż, ponieważ na pilocie jest przycisk, słuchajcie, 0 i 1 i wydaje mi się, że w momencie włączenia zasilania, dopóki nie włączymy tutaj przycisku 1, to światło nam się nie zapali, a ja no nie chcę takiego rozwiązania, bo chcę, żeby można było włączyć światło na krytarzu z włącznika normalnego, więc chyba sterowanie ściemnianiem światła i rozjaśnianiem raczej tu nie zagra. No i będzie lipa z tym, także chyba będzie trzeba krótko po prostu podłączyć zasilacz bezpośrednio do LEDu, do każdego LEDa i wtedy to będzie działać, bo inaczej to będzie lipa. Jeszcze mi przysłali zły sterownik jeden, bo przysłali mi do RGBW tego, więc pilot jest też inny. No ale mam nadzieję, że jak podłączę na plus, tutaj podłączę przewód i drugi do tego kolejno, do pierwszego kanału, to powinno to trybić. Tu sobie złożyłem taką puchę, żeby tutaj podłączyć przewód. No i tutaj trzy włączniki do tego. Zaraz muszę namierzyć tylko, który to będzie tutaj w puszce, tamten na górze, bo dokładnie nie wiem, a nie widzę za bardzo tutaj, słuchajcie, tego. Coś jest poznaczone, ale co to kurde jest to? To nikt tego nie wie, więc będę musiał znaleźć to dokładnie i wtedy dopiero będę mógł to podłączyć. No i muszę jeszcze znaleźć, tylko czekajcie, bo tu są cztery żyły, to na pewno nie będzie ten. Co tu jeszcze mamy? Ten też nie, bo ten już jest połączony. I to jest jadalnia. Tu mamy też 4 i 4, no to tylko jedna opcja jest, to będzie prawdopodobnie ten, ale jeszcze sprawdzę dla pewności, pójdę tam, zewrę na górze i sprawdzę, czy tu jest przejście. I tak samo będę musiał zrobić tutaj, żeby zlokalizować ten tutaj, żeby na odwrotnie podłączyć plusa z minusem. No i będzie można tam to podłączać, tylko się ubieram, bo tam pewnie ciemno i zimno. Że spróbuję to na szybko tylko ogarnąć i zaraz spróbujemy to włączyć, ale wydaje mi się, że bez tych pilotów to nie zatrybi. A jak tam nie zatrybi, no to będę mógł to od razu odłączyć tak naprawdę, ale chociaż pójdę po baterię, żeby odpalić najwyżej, żeby można było zobaczyć, jak to świeci, co i jak. Może przyniosę te klosze, pozakładam klosze na ten korytarzu, a tutaj się jeszcze zastanowię, zobaczymy, jak to będzie świecić. Dobra, mam tam zwarte. Zaraz zobaczymy, czy się nie mylę. Kurde, nie ten? To który, jak nie ten? Nie, ten. O, jest, łapało. Tu zarysowany trochę był, no ale musi być. To jest z przejściem słabo. Dobra, ale to wiemy, że to jest ten. Okej, słuchajcie, mam je tu pozaznaczane ogólnie, ale muszę teraz sprawdzić, który jest który, więc spróbuję to zewrzeć i zobaczymy, czy mi to pokaże na tym, jak to się nazywa, na mierniku tam na dole. Dobra, to sprawdza. Powinien zapipczeć. Nie pipczy, czyli byłby tamten. Prawdopodobnie. Tak jest, dobra, tu mamy go znalezionego, idę tam poogarniać to wszystko i zaraz popołączam. Tylko jakiś kawałek taśmy wezmę, żeby wiedzieć, który jest który. I że w tym jest plus na odwrót, czyli w tym przewodzie go z pierwszego podłączę. Nie, to nie w tym, czy w tym, tak w tym. Jeszcze sprawdzę, tu jest plus brązowy. Na 100%, dobra, to tak podłączę. Dobra, mam to na krótko połapane, tak zostawiam na razie, idę na dół tam podłączyć, no i zobaczymy, czy będzie trybić. Ok, słuchajcie, nie będę na razie zmieniał żadnego łącznika, tylko na tym bezpieczniku trójfazowym polecę, dobra. Sprawdzę tylko, gdzie jest włączanie, gdzie wyłączanie. Dobra, z góry tu jest faza. To pod ten sam podłączę się ten zacisk i zaraz zobaczymy, czy nam to zatrybi.
Ale szczerze wątpię, że bez pilota to ruszy. Bo tak myślałem ogólnie na początku, że w momencie włączenia zawsze będzie się włączało, ewentualnie pilotem będzie można wyłączać i tam bawić się tym, a tak to na stale będzie chodzić. No zobaczymy zaraz, teraz właśnie w tym momencie. Słuchajcie, jeden tylko mruga, co to za akcja kulawa jest? Nie wiem, o co chodzi, to jest chyba ten RGBW. Coś jest nie tak, ewidentnie. Czy ten RGBW tak się będzie zachowywał, bo tamten też nie świeci. Ten lekko mruga, słuchajcie, czy mi się zdawało. Kurde, co to za akcja krzywa jest? Nie wiem, co to jeszcze może być, słuchajcie, w tym momencie. Mamy tam podane zasilacze popodłączane. Wszystko tam jest popodłączane jak trzeba. A ten mi świeci dziwnie jakoś. Powinien się stale palić, a nie tylko ten. Albo źle coś podłączyłem. Gdzie coś nie łapie. No ale wątpię. Dobra, idę to jeszcze raz tam sprawdzić, zobaczyć, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, ten od RGBW mi mruga. Czyli mogę go wyłączyć na razie. Tak chwilowo, nie wiem, ewentualnie spróbuję się przełączyć jeszcze na drugi, na trzeci kanał, ale nie wiem, czy to coś da, czy dalej nie będzie mrugał. I słuchajcie, jeden zasilacz mi nie działa. Ten chodzi, świeci się, pali, a jeden jest jakiś trefny. To na pewno nie chodzi o gniazdko, bo gniazdko jest dobrze podłączone. Bo tutaj, gdzie nie przełączę, to prąd mam, więc wygląda na to, że zasilacz jest pierdzielnięty. A raczej to na mnie uciągnie, wątpię, żeby to, bo to jest pod 18, to było pod 5-metrówkę. Chociaż zasilacz w sumie pod 5-metrówkę był. To nie wiem, czy one są dopasowane, czy mógłbym na jeden ewentualnie się podłączyć, żeby plus też podać tutaj, a na następny kanał minus. To będę mógł spróbować tak naprawdę, ale tak czy inaczej nie wiem, o co chodzi z tym RGBW, dlaczego on mi mruga i o co w tym chodzi. W sumie jakby mi jeden podszedł, jakby korytarz mógł podłączyć, słuchajcie, pod jeden zasilacz, to bym dał radę bez tego niedziałającego. Chyba to przełączę, tak? Ale pierw tak czy inaczej pójdę po baterię jeszcze. Przyniosę, żebym mógł podziałać i wtedy będę tutaj dalej rozkminiał. Okej, słuchajcie, ja zmieniam koncepcję. Idę odłączyć tego RGBW. Ten jeden zasilacz mi tam nie działa, więc wezmę, podłączę pod jeden zasilacz korytarz, a tam w sensie tam dalej, gdzie jest koło łazienki, a po drugi zasilacz to. I no i zobaczymy, wepnę wtedy baterię, zobaczymy, czy to będzie trybić. No to chodzi mi o to tylko, żeby to zapalić, bo już wiem, że na pewno te sterowniki ze ściemieniem nie będą mi tu działać. Więc to będzie padaczka, ale chociaż żeby to odpalić, zobaczyć, że to działa. I ewentualnie założyć klosze, zobaczyć, jak to będzie wyglądać, czy to będzie widać te tutaj te kurde, ten slalom cały i w ogóle, czy jak. Także wbijam się tam, przerobię wszystko i zaraz spróbujemy to odpalić. Dobra, słuchajcie, zszedłem na dół i działa mi ten tutaj jak trzeba, ale ten nie działa, choć jest tak samo podłączony. Więc już nie wiem, o co chodzi. Kurde, ciekawe, czy nie będzie widać mi tam tego z tyłu. Widzicie, nie do końca zrobiłem listwę do końca i takie ciemne punkty teraz mam. Nie wiem, czy tam nie musiał coś wymyśleć. No i tu koło tego te przewody. Dobra, to na razie tak o to jest, chyba że ten się nagle zapali z pilota, nie wiem, o co chodzi, no zobaczmy. Czy byłby za długi, ale przecież pod to brałem, pod te 5 metrów. Więc raczej to nie jest chyba możliwe. Czeski film normalnie z tym jest, słuchajcie. Wrzucę baterię, mam jakieś tutaj wyklasy takie. I zobaczymy, o co tu kurde chodzi. Teraz nie wiem, który jest który tak naprawdę. Coś świeci, ale co z tego? To o to chodzi? Mruga, nie? Ściemnia. Ale to by wychodziło na to, żeby działało to jednak. Rozjaśnia się. Czy teraz nie? Chciałbym instrukcję poczytać.
Można ściemniać, można co? Zobacz, czyli ten drugi pilot byłby od drugiego. To zapalę tego drugiego pilota. Wyłączanie też działa i włączanie. Ale plus taki, że się włączył przy włączeniu, to może to by zadziałało jednak. Iż głupi jestem, nie wiem, sam powiem wam. Dobra, ale dlaczego ten nie trybi? O co tutaj chodzi? Gdzieś jest przerwa jakaś, czy co? Ale nawet jeśli by była, no to musiałoby kawałek, bo on powinien świecić przecież, nie? Nie, ale nie chodzi, ewidentnie. Gdzieś się wdał jakiś błąd. Tylko gdzie? Słuchajcie, chyba znalazłem. Tutaj nie łapał mi ten jeden zacisk. Nie był dociśnięty wystarczająco. Ale jest ostro ściemniony. Jest dużo ciemniejszy jak tamten, a jest tylko trochę dłuższy. To co by dali, zasilacz, co nie wyrabia? Nie, wyrabia chyba. Będzie to widać jak cholera, że to idzie krzywo, mi się wydaje. Te łączenia też, padaczka ogólna. No nie wiem, czy założyć klosz i zobaczyć, ale chyba to będzie... Chyba będzie to słabo wyglądało. Ogólnie jako sam zamysł to powiem wam, że już mi się podoba. Tylko teraz tak, zobaczmy... Jakbym dał pilotem, wyłączył obydwa. Jeden pilot działa, słuchajcie, ta sama częstotliwość chyba. Tak, czyli jeden pilot jest tylko nam potrzebny do tego, a to znaczy nie, to jest lipa. No właśnie, no bo co, jak będę ściemniał, to będą obydwa ściemniały się? Tak. No niestety, nie da rady inaczej chyba. To jest maks. Jeśli o to chodzi, ale dobra, wyłączmy teraz światło na chwilę i zobaczymy, jak zapalimy, czy to od razu się zapali. Bo jak tak, to znaczy, że pilot będzie działał. Tak jest, dobra. To by było ok. Oddzielnie sobie zapalał włącznikiem, bo tu jeszcze połączę oczywiście na łącznikach. To będzie spoko, tylko teraz tak. No, to będzie ok, tylko teraz ściemnianie i ten będzie wszystko razem. Czyli ewentualnie będę chciał tak, to będzie tak. Ale sterownik będzie działał, więc to spoko. Jeśli o to chodzi, tutaj ta folia jest, bo ona mi tu przeszkadza trochę. Tylko teraz co? Jak założę klosze, ja wątpię, żeby one tak to przymgliły, żeby tego nie było widać. No i na pewno będę musiał coś tu wymyśleć w te dziury, kurde. Trzeba było do końca dociąć te. Nie przemyślałem tego. Ale myślę, że coś jasnego mogłoby załatwić sprawę. Nie wiem co. Kawałek jasnej taśmy, czy coś takiego tam z tyłu wcisnąć. Grunt, że działa. Jak teraz? Takie jakieś porąbane to jest, nie wiem. Albo najmocniejsze, albo najjaśniejsze, a to chyba po kolei się leci tym przyciskiem. Tak. I to jest minimum, jakie może być. Dobra, to wrzucę klosz, tutaj wrzucę chyba. Mam tu je, przyniosłem. Tylko nie wiem, czy mam je pozapisywane. Wydaje mi się, że gdzieś tu coś pisałem. Na pewno mam je pozakreślane jakimiś kreskami, tu już widzę. Jak to idzie, ale po kolei, który gdzie, to już tego nie wiem. Udało mi się te klosze wrzucić, słuchajcie, i powiem wam, że jestem zadowolony z efektu. Nawet przy tych tutaj S-ach, Floresach i w ogóle przy tych nierównościach, tego nie widać tak naprawdę. No tam mniej więcej, troszkę w rogach widać, że jest ciemniej, ale to pewnie przez to, że tam jednak w tym rogu nie ma taśmy do końca, ale powiem wam, że jest to dla mnie zadowalający jest efekt i tak to też zostawiam. Tutaj tych ciemnych miejsc w rogu nie widać, więc też fajnie, nie trzeba nic robić, tylko tu przy końcu, gdzie ten kawałek kabelka z tą złączką jest, to tam widać, że jest delikatnie ciemniej, ale ogólnie jestem z efektu zadowolony. Teraz pozostaje tylko nam zrobić tam za tą blendą te RGBW, ale to myślę, że jak jutro by się udało mi z hydroizolacją wyrobić jakoś tam w miarę wcześniej, to wtedy bym się może wziął za to, żeby tam podświetlić też, no bo jednak tam ewidentnie nam światło się rzuci na ścianę i tam coś może pokazać, no bo tutaj to ja nic nie widzę, nie ma się do czego przyczepić, powiem wam, jeśli o to chodzi. Także jest wszystko spoko, jest jak być powinno, chociaż
można powiedzieć, że trochę rzeźby było w ciągu dnia, ale najważniejsze, że się udało. Także ja na dzisiaj kończę, działamy jutro, wracamy jutro. No i jeszcze, o właśnie, sprawdźmy, czekajcie, jak teraz wyłączę tutaj i tutaj zgaszę światło i po uruchomieniu to się nie włącza, a jeśli włączymy, zgasimy światło i nam się zapala, czyli wychodzi na to, że zawsze trzeba włączonym zostawić i wtedy nie trzeba będzie używać pilota, no chyba, że gdzieś tam na kanapie będę zalegał, będę chciał wyłączyć, gdzieś pilot będzie leżał pod ręką, to będzie można sobie docyknąć, włączyć lub wyłączyć, więc całkiem fajna sprawa, powiem Wam, i fajnie, że to działa, bo już myślałem, że się nie uda i że to działać nie będzie. Dobra, to ja spadam, widzimy się jutro, temat jutrzejszego dnia, hydroizolacja, a jak się uda, no to tamten ledzik tam w blendzie. To na razie, cześć, pozdrawiam.